kształtem przypomina jajo kurze. Wykonano ją z gliny, którą starannie uformowano i wypalono. Jej powierzchnię pokrywają ślady barwionego szkliwa. Na ciemnobrunatnym tle znajduje się jasny ornament uzupełniony rytymi liniami. Kiedy nią potrząśniemy, wydaje dźwięk, co jest zapewne zasługą znajdującego się w jej wnętrzu kamyka lub glinianej kulki. Wygląda jak pisanka, a brzmi jak grzechotka. Nic więc dziwnego, że zwana jest pisanko-grzechotką. Znaleziono ją w trzecim podgrodziu podczas wykopalisk profesora Józefa Kostrzewskiego prowadzonych na wzgórzu Lecha w Gnieźnie w latach 40. XX wieku. Tego typu znaleziska pojawiają się również na terenach innych dużych ośrodków grodowych wczesnopiastowskiej Polski. Do tej pory potwierdzono istnienie około 100 pisanek. Ich chronologia zamyka się między XI a XIII stuleciem. Archeolodzy przypuszczają, że mogły być importem ruskim, choć nie wyklucza się również możliwości lokalnej produkcji. Do czego mogła służyć taka pisanko-grzechotka? Niektórzy widzą w niej po prostu zabawkę, powołując się m.in. na jej obecność przy dziecięcych szkieletach na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach. Ta funkcja nie wyczerpuje jednak innych znaczeń. Pisanko-grzechotki od wieków miały ścisły związek z magią i kultem. Według wierzeń wielu ludów jajka były źródłem życiodajnej mocy. Wykorzystywano je w obrzędach w celu zapewnienia sobie powodzenia, urodzaju i ochrony przed złymi mocami. Dlatego zakopywano całe jajka, ich skorupy, czasami gliniane odpowiedniki w różnych miejscach. Na polach, w ogrodach, a nawet w grobach. Z czasem jajko stało się również jednym ze znaków zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Dziś pisanki niewiele mają wspólnego z ich dawnym przeznaczeniem, stając się głównie ozdobą wielkanocnego stołu.